Ruch na stronie. Każdy go pragnie, ale tak naprawdę niewielu wie, skąd on się bierze. Bo tak na serio, skąd bierze się ruch na stronie internetowej? Dzieci myślą, że pieniądze są drukowane w bankomatach. W pewnym momencie pojawia się jednak u nich myśl, że chyba działa to inaczej. Z ruchem na stronie jest podobnie. Obejrzyj materiał, aby poznać jego prawdziwe źródła. Cześć Foxy, z tej strony Artur. Od 2001 roku zajmuję się marketingiem internetowym, odpowiadając za marketing CyberFox. I od samego początku zdobywanie wartościowego ruchu należało do moich kluczowych zadań. Nawet najlepsza strona bez ruchu jest jak dobry film w kinie bez popcornu. Ruch to życie, życie cyfrowego świata, a z punktu widzenia marketingowego warto rozumieć, jakie mogą być jego źródła. Żeby zawsze mieć dobry popcorn do filmu, poznaj kilka najbardziej popularnych źródeł ruchu. Ruch organiczny. Jednym z najważniejszych źródeł ruchu na stronie są wyszukiwarki internetowe jak Google czy Bing. Poprzez optymalizację treści na stronie, czyli tak zwane SEO, możesz poprawić widoczność w wynikach wyszukiwania, a to przekłada się na większą liczbę odwiedzin Twojej strony. Dzięki obecności w wyszukiwarce trafiasz do ludzi dokładnie wtedy, kiedy oni szukają. Szukają tego, co Ty oferujesz. Dlatego to takie ważne, żeby Twoja strona internetowa była zoptymalizowana pod kątem odpowiednich słów kluczowych. Odpowiednich, czyli takich, które są związane z oferowanymi przez Ciebie produktami bądź usługami albo potrzebami, których zaspokojenia klient może szukać. Ruch płatny. Reklamy płatne, takie jak Google Ads czy Facebook Ads, służą szybkiemu zwiększaniu ruchu na Twojej stronie. Wymagają inwestycji finansowej, ale pozwalają na precyzyjne kierowanie do określonych odbiorców i mogą przynosić natychmiastowe rezultaty. W przypadku ruchu organicznego na wyniki zazwyczaj musisz czekać bardzo długo, a tu wyniki masz natychmiast. Ważne, żeby Twoje kampanie reklamowe były dobrze zaplanowane i stale monitorowane. Na pewno Ci przecież zależy na tym, żeby maksymalizować zwrot z Twojej inwestycji. W płatnym ruchu reklamowym najczęściej stosuje się dzisiaj systemy reklamowe takich firm jak Google, czyli reklama w wyszukiwarce, w sieci display oraz na YouTubie. Bardzo popularny jest także ekosystem reklamowy Meta, wyświetlający reklamy w takich miejscach jak Facebook czy Instagram. Wiele platform ma swoje własne systemy reklamowe, stąd też możesz znaleźć również takie rozwiązania jak Allegro Ads czy WP Ads. Ruch z mediów społecznościowych. Platformy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy LinkedIn, to kolejne. Platformy społecznościowe jak Facebook, Instagram czy LinkedIn to kolejne źródła potencjalnego ruchu na stronie. Regularne publikowanie wartościowych treści i angażowanie się w rozmowy z użytkownikami, organizowanie konkursów, dzielenie się merytoryką w grupach dyskusyjnych, to wszystko może zwiększyć liczbę odwiedzających Twoją stronę internetową. W mówieniu o ruchu z sieci społecznościowych mam na myśli sytuację, w której ktoś bezpośrednio kliknął w link do Twojej strony, czytając jakąś dyskusję w medium społecznościowym, a link ten pojawił się tam całkowicie organicznie, całkowicie bezpłatnie. No bo jeżeli zapłaciłeś za reklamę na Facebooku albo zapłaciłaś, no to wtedy mówimy o ruchu płatnym, o ruchu reklamowym. Ruch mailowy. Budowanie bazy subskrybentów i regularne wysyłanie newsletterów z aktualnościami, promocjami i wartościowymi treściami to naprawdę dobry sposób na marketing, pomimo tego, że mail to stosunkowo stare rozwiązanie. Ważne, żeby maile były atrakcyjne wizualnie oraz zawierały wezwanie do działania. Ruch z odesłania. Kiedy link do Twojej strony znajdzie się na innej stronie, a jej użytkownik w niego kliknie, to wówczas mówimy o ruchu z odesłania. Im więcej linków do Ciebie na tematycznie powiązanych z Tobą stronach, tym większa szansa, że pozyskasz ten właśnie rodzaj ruchu. Ruch bezpośredni. To mój ulubiony rodzaj ruchu. Mówimy o nim wtedy, kiedy użytkownik od razu wpisuje adres Twojej strony w okno przeglądarki. Ewentualnie przeglądarka podpowiada mu ten adres, ponieważ już wcześniej był na Twojej stronie. Moim zdaniem ten ruch to taki święty graal marketingu. Dlaczego?
Dlatego, że oznacza, że ktoś zna już Twoją markę. Dlatego, że oznacza, że wyryła się w głowie jakiegoś użytkownika na tyle, że on po prostu wpisuje od razu nazwę Twojej marki w internecie. Istnieją metody, które pozwalają na oszacowanie, jak często ludzie wpisywali w internecie nazwę Twojej marki. A to pozwala nieco przybliżyć sobie takie zagadnienie jak rozpoznawalność marki. Choć oczywiście pomiędzy rozpoznawalnością, a tym jak często oni wpisują nazwę Twojej marki, czy też no, adres Twojej strony tak naprawdę na klawiaturze, no, istnieje jednak pewna różnica. No ale można przyjąć, że są one w jakiś sposób skorelowane. Monitorowanie ruchu. Aby skutecznie zarządzać ruchem na stronie, konieczne jest jego monitorowanie i analizowanie. Jednym z najlepszych darmowych narzędzi do tego celu jest Google Analytics. W chwili nagrywania tego materiału najbardziej popularna wersja to Google Analytics 4. Ruch jest prezentowany przez pryzmat kilku wymiarów, kilku sposobów patrzenia. Możesz patrzeć na ruch pod kątem medium, na przykład mail, pod kątem źródła, na przykład Google, albo pod kątem kanałów, na przykład display. Z Google Analytics 4 korzystasz bezpłatnie. Wymagane jest zarejestrowanie na stronie analytics.google.com. Uzyskasz tam kod, który musisz wkleić na swojej stronie internetowej. W przypadku rozwiązania Now wszystko sprowadza się do wklejenia uzyskanego identyfikatora w odpowiednie pole w panelu. Klik i po sprawie. Google Analytics to potężne narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej i dostarcza informacji o użytkownikach i ich zachowaniach. Również pozwala Ci monitorować skuteczność Twoich działań marketingowych. Dzięki Google Analytics możesz zidentyfikować, które źródła ruchu przynoszą najlepsze wyniki i jakie strony są najczęściej odwiedzane, albo gdzie użytkownicy napotykają problemy. Analiza tych danych pozwoli Ci na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii marketingowej i optymalizacji Twojej strony internetowej. W interfejsie Google Analytics pojawia się pojęcie użytkownika. Jest to osoba, która odwiedza Twoją witrynę. I Google Analytics rozpoznaje użytkowników kilkoma technologiami, m.in. tak zwanymi ciasteczkami, czyli plikami cookie. Każdy unikalny użytkownik otrzymuje taki indywidualny identyfikator. Jeżeli ta sama osoba odwiedzi stronę z różnych urządzeń albo z różnych przeglądarek, to może zostać zarejestrowana jako oddzielny użytkownik, chociaż w przypadku bardziej zaawansowanego śledzenia Google potrafi czasami śledzić użytkownika pomiędzy różnymi urządzeniami. Sesja to okres, który rozpoczyna się wraz z wejściem Twojego użytkownika na stronie. W zasadzie sesja to nie tyle okres, co cały zespół zachowań, zestaw zachowań Twojego użytkownika na osi czasu. I sesja kończy się tak naprawdę, kiedy użytkownik przestaje korzystać z Twojej strony i ona wygasa tam 30 minut później, ewentualnie o północy. Zauważysz zapewne, że liczba użytkowników i liczba sesji nie jest taka sama. Wynika to z tego, że dany użytkownik może wchodzić na Twoją stronę wielokrotnie, czyli generować wiele sesji. Google Analytics 4 proponuje nam również taką metrykę sesji z zaangażowaniem. To takie sesje, podczas których doszło do konwersji, czyli w uproszczeniu zakupu odsłony co najmniej dwóch podstron albo takiej, która trwała minimum 10 sekund. Czyli jest to taka sesja trochę lepsza, taka, która świadczy o tym, że użytkownik rzeczywiście zaangażował się w Twoją stronę internetową. Zdarzenia w Google Analytics to jak iskry na wielkiej mapie podróży użytkownika po Twojej stronie internetowej. Wyobraź sobie, że każda podstrona to kolejny przystanek, a każde kliknięcie, przesunięcie, odtworzenie filmu czy wypełnienie formularza to mały, ale znaczący moment, jak postawienie nogi na nowym kamieniu milowym na drodze do osiągnięcia Twoich celów biznesowych. W świecie Google Analytics, w świecie w ogóle marketingu cyfrowego, zdarzeniami nazywamy właśnie te małe, kluczowe momenty. Są trochę jak krople deszczu spadające na suchą ziemię, dają życie i nadają danym pewien kształt. Pozwalają zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją stroną bądź aplikacją. Zdarzenie nie jest tak naprawdę tylko suchym numerkiem. To świadectwo działania, to sygnał, że ktoś zrobił coś ważnego na Twojej stronie. Zdarzeniem może być na przykład zapisanie się na newsletter, dodanie na danej podstronie na przykład jakiegoś komentarza, kliknięcie w numer telefonu bądź podobne działania.
Chcesz wiedzieć więcej o tych zagadnieniach? W takim razie napisz w komentarzu. Chcę wiedzieć więcej, a my z przyjemnością pogłębimy dla Ciebie ten temat. Subskrybuj nasz kanał, aby złapać kolejne inspiracje i pamiętaj, napędzają nas Twoje reakcje, więc zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach od cyberfolks.pl. Enter.